Witam serdecznie w kolejnym odcinku Porozmawiajmy o zdrowiu w Polskiej Akademii Zdrowia. Gościem moim i Państwa jest pan dr Michał Mularczyk, dietetyk, internista, kardiolog interwencyjny, pasjonat żywienia człowieka oraz autor książki Dieta bez wyrzeczeń i szef Katedry do Spraw Edukacji Społecznej w Polskiej Akademii Zdrowia. Witam bardzo serdecznie, panie doktorze. Witam serdecznie. A tematem dzisiejszego odcinka jest dość ciekawa rzecz. Monitorowanie odchudzania. Panie doktorze, co to znaczy monitorowanie odchudzania? Czy jest to w ogóle potrzebne? Jak najbardziej. Dlatego, że jeżeli proces odchudzania przebiega prawidłowo, to dochodzi do dwóch przeciwstawnych procesów. Pierwszy z nich to jest to, co chcemy zrobić, czyli spadek masy ciała całej, ale szczególnie masy tłuszczowej, bo na tym nam zależy. Natomiast przy dobrze prowadzonym odchudzaniu spadek masy mięśniowej jest minimalny lub przy ćwiczeniach i po prowadzeniu pacjenta odpowiednio, w tym momencie masa mięśniowa może rosnąć. W związku z tym przy prawidłowym odchudzaniu masa ciała człowieka, czyli urządzenie waga, pokaże na przykład stałą masę ciała. Centymetry lecą, pasek zapinam, kolejna dziurka jest mniej, a waga pokazuje mi cały czas tą samą masę mojego ciała. I mnóstwo osób wpada we frustrację wtedy. No jak? No tak się męczę, tak się tutaj, co się dzieje, a tu nic. I ja mam mnóstwo pacjentów, nawet z wykształceniem biologicznym, bo to, że inżynier, humanista tak powie, no to nie rozumie tych zawiłości biologicznych, prawda? Ale ludzie, którzy właśnie mają zainteresowanie biologiczne, tak są zapatrzeni w kilogramy i kalorie, czyli bo to są tak naprawdę dwa najbrzydsze wyrazy na literkę K, które u mnie w gabinecie można usłyszeć, a teraz się tymi kilogramami. Dlatego ja w ten sposób robię. Centymetry, zobaczę spadek w centymetrach, spojrzę na wagę ciała. Jeżeli pacjent przychodzi bez centymetrów, to właściwie nie mam o czym gadać, bo to mi nic nie mówi tak naprawdę istotnego. Wiem, ile w tym momencie pacjent waży i co z tego. Aha. Weźmy na przykład takiego pana Mariusza Pudzianowskiego. Jakiś policzyłem jego BMI i w jego szczytowej formie, z tego co znalazłem w internetu, on miał drugi stopień otyłości. Po prostu mięśnie ogromne, tłuszczu minimalne minimum, jak to mówią, prawda? No i gdzie on ma otyłość? No i facet powinien się załamać, no bo tyle waży, prawda? Nie. Dlatego to jest tak bardzo istotne, bo z punktu widzenia pacjenta mówi, dobra, to ja schudłem, to będę wiedział. To jest fajne na początku, jak tak mówi, ale najpierw rzeczywiście chudną w kilogramach, ale później im bliżej, im bliżej końca, czyli im dalej w dietę i zaczną się ruszać, naprawdę zaczyna się pojawiać duży problem z motywacją, szczególnie wśród znajomych albo w rodzinie. Ile schudłeś? No, pół kilo. Człowieku, męczysz się, tyle oszalałeś. Chodź na piwko pójdziemy, prawda? Po co się będziesz męczył? I powiem szczerze, że ja pacjentów uczę i na pytanie, ile schudłeś, ile schudłaś? Schudłam 10 cm w brzuchu. A jak to? A w kilogramach? A to ja nie wiem, bo to jest metoda średniowieczna. I uczę pacjentów raczej w drugą stronę, żeby mówili, dlatego że część ludzi podświadomie, zazdrością będą widzieli efekty i co tu zrobić, żeby mu szpilę włożyć, bo mnie się nie chce. Aha. Nie chce mi się iść na siłownię, na basen, na rower, nie chce mi się myśleć o tym, co zjem, kupię to, co jest, no przecież skoro jest w sklepie dopuszczone, to jest super zdrowe. Napiję się bąbelkowanego, brązowego napoju i zjem sobie kebaba czy coś innego. No, jest dopuszczone do obrotu. To jest myślenie ludzi. Także pamiętajmy, że ci, co nas tak dopytują, ile żeśmy schudli, to pamiętajcie Państwo, że to może być taka włożona szpila, no bo mamy efekty. Czyli na co zwracamy uwagę, jak na przykład chodzi o monitorowanie może odchudzania. Od czego zaczynamy? Od czego zaczynamy? Przy pierwszej wizycie pacjentowi tłumaczę właśnie te zawiłości metaboliczne, mięśniowo-tłuszczowe. Pokazuję zdjęcie, ile wygląda, albo jak wygląda, ale właśnie ile wygląda kilo tłuszczu i kilogram mięśni chudych. I człowiek widzi taką stertę sadła i pasek jakiejś tam cienkiej polędwicy. I to jest kilogram, i to jest kilogram. Tłumaczę, dlaczego mają oprócz pomiaru na wadze mierzyć centymetry. Im zadaję szyja, klatka piersiowa, brzuch, biodra i udo. Niektórzy jak na siłownię chodzą jeszcze biceps, tam chcą, czy powiedzmy łydkę. I w tym momencie monitorują oni sami swoje postępy. To jest ważne. I dopiero kiedy oni to widzą, że mimo tego, że nie schudli, ale powiedzmy klatka im urosła, znaczy owód klatki piersiowej u mężczyzny, to znaczy, że naprawdę waga może stać, a nawet przy chudnięciu waga, czyli masa ciała, waga może pokazywać wzrost masy ciała. To jest bardzo ważne. Doktorze, bo mówimy o monitorowaniu, mówimy o sprawdzeniu, natomiast tu chyba w to wbija się takie słowo jak skuteczna dieta.
Ocena skuteczności diety, tak naprawdę. Bo w tym momencie, co z tego, że człowiek zrzuci 10 kg, z czego połowa to będą mięśnie? No właśnie. Ja tutaj mam przed sobą zapisaną informację. Około 40% osób odchudzających się wraca do poprzedniej wagi, zanim minie rok. W ciągu 5 lat tyje 80% po to, aby zacząć od nowa, wpadając w pułapkę jojo. Skąd to się bierze? Po pierwsze, część pacjentów, która do mnie wraca po jakimś czasie, mówi: doktorze, przytyłem. No to my mamy, oprócz obwodów, mamy jeszcze urządzenie, tak zwany analizator składu masy ciała, który pokaże nam, ile jest tłuszczu, możemy porównywać z tym, co było. I u części pacjentów widzimy, że jest to alert niepotrzebny, dlatego że pacjent może przytył kilogram w tłuszczu, waga pokazała powiedzmy 5 kg, 6. Ale ponieważ regularnie ćwiczy, to były mięśnie. Czyli pewnie część tego efektu jojo będzie tak zwany sztuczny efekt jojo, bo to będzie nieprawda. A druga część, pamiętajmy o tym, to jest bardzo ważne, że jeżeli się źle odchudzamy, czyli spalamy mięśnie, dajmy na to, ktoś się odchudzał, przeszczęśliwy, zrzucił 10 kg, z czego połowa to były mięśnie, czyli de facto zrzucił 5 kg tłuszczu. Organizm wprowadzamy w fazę, że tak powiem, słabego odżywiania, czyli jest niedożywiony. I w tym momencie co zaczyna robić organizm? Budować z powrotem masę, ale jaką? Niestety tłuszczową. I osoba staje na wadze, patrzy, waży tyle samo co przed kuracją, ale jest grubsza w obwodach. I to też trzeba monitorować, bo to osoba, która się mierzy raz na miesiąc swoje obwody, w takiej samej sytuacji, po załatwieniu się w ubikacji, po wykąpaniu się, na spokojnie obwody, przed jedzeniem oczywiście, to w tym momencie może rzeczywiście zauważyć takie zmiany. Czyli to domowe sposoby, centymetr krawiecki, waga jako urządzenie też, u nas w przychodni, i to też polecam, tylko to powiedzmy co najmniej 8-punktowe pomiary, bo to się chwyta w ręce i staje się stopami bosymi na urządzeniu, bo bosymi, mówię, że to część pacjentów przychodzi z miasta i taki potem się krępują, to lepiej przejść przez jakiś punkt, gdzie można te nogi umyć. I w tym momencie ten pomiar, jak jest 8 punktów, rzeczywiście jest w miarę rzetelny, tylko trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że przychodzimy w podobnym momencie, o podobnej godzinie, dlatego że część pacjentów mówi, że poszli na siłownię i sprawdzili swój skład, analizowali skład ciała i wyszło jakieś bzdury, że stracili mięśnie. To urządzenie troszkę wariuje. Ono ma mierzyć w tym samym momencie, znaczy w podobnej sytuacji. Ideałem byłoby, gdybyśmy skorzystali z urządzenia tam 3-4 godziny po jedzeniu, pół godziny po opróżnieniu pęcherza, 12 godzin bez ćwiczeń, są obostrzenia, ale jeżeli to jest niemożliwe, no bo pacjent przychodzi po pracy, to niech przychodzi w podobnym odstępie od zjedzenia posiłku, czy od wypicia płynu. I w tym momencie będziemy monitorowali jego stan, w tej fazie dnia, co jak się przekłada na jego wielomiesięczną kurację, w tym momencie będziemy mieli stan jego aktualny. Widzieli, co się dzieje o tej samej porze dnia. A jeżeli chodzi o inne, można powiedzieć, markery, inne rzeczy, bo tu badamy obwody, badamy wagę, badamy inne... To takie fizykalne, tak? Prawda? Mhm. Możemy dotknąć. Tak? A bardzo ważne dla pacjentów też są, to szczególnie nasi ulubieni pacjenci z cukrzycą, z zaburzeniami w stężeniach cholesterolu i trójglicerydów we krwi, badania biochemiczne. To świetnie widać u pacjentów, którzy mają podwyższone stężenie cholesterolu, dostali statyny, czyli lek, który obniża stężenie cholesterolu, i z powodu powikłań, czy bólów mięśniowych, czy procesów niszczących wątrobę, te leki zostały im odstawione. Czyli do nas przychodzą pacjenci, mówią: nie mogę brać statyn, proszę im pomóc. Startuje z poziomu stężenia cholesterolu, powiedzmy 300-320, czyli już taki podwyższony rzeczywiście. Dostaje od nas zalecenia dietetyczne, czyli jakąś tam dietę, gdzie stosujemy przeciwzapalne produkty, czyli mało cukru, więcej dobrych, naprawdę kojących nasz organizm tłuszczów. I okazuje się, że po 3-5 miesiącach, 6 nawet, ten cholesterol nawet nie tyle, że spadł o połowę, tylko wraca do zupełnie normy i w tym momencie obniżanie jeszcze bardziej lekami, nawet gdyby tolerował, byłoby niebezpieczne. No pamiętajmy, że cholesterol pełni mnóstwo bardzo ważnych funkcji w organizmie. Jest substancją, z której powstają hormony przeciwzapalne właśnie, witamina D. Także to z tym obniżaniem cholesterolu też nie powinniśmy zbytnio szaleć. Na szczęście są ci pacjenci i widzą, że oni schudli, a efektem ubocznym jest poprawa metabolizmu. Dla nas, lekarzy pracujących w przychodni, to jest poprawa metabolizmu, czego efektem ubocznym jest odchudzenie. Bo człowiek wraca do zdrowia, prawda?
No, wszyscy tak biorą po tym, że z godłem czuję się lepiej, tak? No, inne, znaczy, no w sumie tak, trochę inne cele, ale w sumie wiedzie nas w tą samą stronę. No dobrze, doktorze, schudliśmy według tego monitorowania, jest wszystko super, fajnie, osiągnęliśmy swój cel, pięknie wyglądamy w lustrze, pięknie się czujemy, wszystko jest super, a teraz jest pytanie, jak to utrzymać, żeby nie było efektu jojo? To, co mówiliśmy w poprzednich odcinkach o powolnym jedzeniu, czyli pamiętajmy, że wyrobienie nawyku powolnego jedzenia i niepopijania bardzo nam to ułatwi. Druga rzecz, w czasie odchudzania my prowadzimy taką kurację, że pacjent uczy się nawyków. My to sprawdzamy w trakcie kuracji. Są wizyty u dietetyka i u mnie. W związku z tym pacjent jest dość dobrze monitorowany i sprawdzamy, widzimy na bieżąco dzięki tym pomiarom, czy pacjent prowadzi się dobrze, czy o czymś zapomniał. Rzeczywiście dużo pacjentów po tym, jak się nauczy jeść powoli, zapomina o tych efektach, o tych nawykach, które powinny być dobrze wprowadzone i mimo jedzenia rzeczy odpowiednich zaczyna powoli tyć. Też w obwodach. W związku z tym automatycznie pada pytanie, a czy je pan powoli i pan nie popija. Ojej, ja zapomniałem. Wracamy. W związku z tym tutaj taka kuracja, powiedzmy, która powinna potrwać koło roku, żeby się w głowie dużo zmieniło, ja nie powiem, że gwarantuje, ale rzeczywiście daje sporą szansę, że nie będzie efektu jojo. Bo w sumie o to nam chodzi, prawda? Jeżeli chodzi, bo tutaj mamy, cały czas mówimy o dorosłych. A jak jest z dziećmi przy takim monitoringu odchudzania? Ponieważ no, i my widzimy, i Państwo też przed telewizorem widzą, że coraz więcej otyłości pojawia się u dzieci. No jest to plaga obecnej cywilizacji, obecnych czasów. No niemniej jednak jest ona do zwalczenia. Plaga otyłości, której konsekwencją niestety są stany przedcukrzycowe i insulinooporność już od tam 10-letnich dzieci. U nich monitorowanie jest centymetrem o tyle trudne, że nie wiemy, w którym miejscu już mierzyli, bo szybko rosną. Niektóre. Ograniczenie metody tej analizy składu ciała jest takie, że według niektórych producentów dopiero po 7 roku życia możemy to mierzyć. Ale powiedzmy, że jak się trafia pacjent, powiedzmy już nastoletni, to już możemy na tym urządzeniu człowieka mierzyć, bo rzeczywiście no, znaleźć mu, jak ten pępek wędruje góra-dół, czy inna klatka, to rzeczywiście to może być problem, ale ten dobry analizator składu masy ciała może to pokazać. Czyli waga plus skład masy ciała. Biochemia u dzieci się zmienia, to rzeczywiście, czy u młodzieży. To biochemia też będzie, jeżeli będzie miał wysoki stężenie insuliny, czyli insulinooporność. Jak będzie ćwiczył, będzie się stosował do diety, rzeczywiście to można monitorować spokojnie. Czy mamy stężenie cholesterolu do monitorowania u dorosłych i u dzieci też. U cukrzyków, hemoglobina glikowana, ci co mają cukrzycę wiedzą o co chodzi. Samo stężenie cukru na czy po posiłku już pokazuje ogromną poprawę. Także tutaj monitorujemy centymetrami, monitorujemy urządzeniem elektronicznym i biochemicznie. Cały czas się zastanawiam, czy skuteczne odchudzanie to odchudzanie, które pozwala nam doprowadzić, czy obniżyć masę ciała, czy tłuszczową. Tłuszczową, tak. Czy skuteczne odchudzanie to jest takie, które obniży nam masę tłuszczową, ale nie pozwoli jej z powrotem przybrać, więc jak byśmy tutaj zapatrywali się na tą definicję skutecznego odchudzania? Znaczy to jeszcze jeden nawyk trzeba wyrobić, czytanie etykiet, dlatego że ja zauważyłem na przykład w jednym majonezie było lat temu 10,5 grama cukru w 100 ml, teraz w tym samym jest 3,5 albo 4. W innych majonezach było kiedyś 4,5, teraz jest 10. Czyli musimy, że jeżeli chcemy utrzymać masę ciała, no to wiadomo, że nawyki żywieniowe plus czytanie, co jemy. To jest bardzo ważne, dlatego że produkt wygląda tak samo, smakuje bardzo podobnie, ale ponieważ inni dosładzają, no to ja też dosłodzę, bo musi być tak samo smaczne, albo nadążać. W związku z tym czytajmy etykiety i jedzmy świadomie. W ten sposób. Kultywujmy nawyki poprawnego jedzenia, powolnego i niepopijania i patrzmy, co jemy tak naprawdę. No właśnie, szanowni państwo, patrzmy na to, co jemy, jedzmy. Na co patrzymy. Albo stosując odpowiednie zasady przy tym odżywianiu, o których mówiliśmy w poprzednim odcinku. Panie doktorze, dziękuję za poświęcony czas, dziękuję za informacje, jakie zostały dzisiaj nam przekazane. A Państwa zapraszam na kolejny odcinek Porozmawiajmy o zdrowiu w Polskiej Akademii Zdrowia. Oczywiście standardowo zapraszam wszystkich do subskrybowania kanału Polskiej Akademii Zdrowia na YouTube, jak i również wspierania finansowo Polskiej Akademii Zdrowia, bo dzięki
Waszemu wsparciu powstają tego typu odcinki, jak i również aktywni członkowie, którzy wspierają Polską Akademię Zdrowia, mają dostęp do webinarium, które odbywają się co wtorek, w każdy wtorek już w tej chwili. I na tym webinarium nie tyle można spotkać wybitnych ekspertów dotyczących zdrowia, zdrowego życia, ale również na żywo zadać im pytania. Dziękuję. Panie doktorze, jeszcze raz dziękuję. Dziękuję. I do zobaczenia. Dziękuję bardzo.